stop it. Cześć, jak się macie ludziska, ja jestem Skaja, to jest Call of Duty Black Ops 2, a dzisiaj zagramy sobie dominację na mapce Hydro, ale nie ten gameplay jest tematem dzisiejszego dnia, a mianowicie ja mam dzisiaj dla was taki setup informacji, taką garść porządnych informacji, a dotyczy mianowicie ona nowego dodatku do Call of Duty Black Ops 2, a mianowicie będzie on się nazywał Uprising. I w tym dodatku otrzymamy, żeby już nie wywijać bawełnę, 4 mapy do trybu multiplayer oraz mapę zombie. Teraz chyba Treyarch poszedł w styl jakość, a nie ilość. Nie wprowadzono żadnego nowego trybu do zombie, jak i zarazem nowej broni, chociaż ludzie troszkę się właśnie zmartwili tym faktem, że nie ma tej broni, ale mi to w sumie wszystko jedno. I tak jest sieka, i tak jest sieka. A mianowicie, dobra, przechodząc do sedna sprawy. Wyjdzie ono 16 kwietnia na Xbox, na X-klocki oczywiście najpierw, no bo trzeba. A później prawdopodobnie miesiąc wyjdzie ono na PS3 oraz na nasze ukochane blaszaki. A mianowicie, pierwszą mapą jest Encore. I w tej mapie jest po prostu wielka scena. Nie wiem konkretnie do czego ona tam była zbudowana. Ale po prostu na środku mapy jest scena. Oraz prawdopodobnie dookoła będzie można sobie tam przechadzać się takim wąskim przejściem. Troszkę dziwna mapka, no ale cóż, prawdopodobnie będzie cholernie dużo kamperki. Nie przypadła mi ona do gustu, tak jak reszta z nich. Tak więc moim zdaniem ona będzie słaba, ale kto tam wie, naprawdę w tych gameplayach zbytnio dużo nie widać, jak ona tam mówi, tylko po prostu mówię to, co zobaczyłem, tak więc nie spinajcie się, jeśli tam moje informacje nie sprawdzą się tam w 100% oraz za mało, jeśli powiedziałem, no co, mówię tyle, ile widziałem. Oczywiście link wam tam link wam podlinkuję, tak? Tam wrzucę wam link oczywiście w opisie do filmiku od IGN-a oczywiście, skąd oczywiście dowiedziałem się o tym dodatku, tak więc dobra, jedziemy dalej. Kolejną mapką jest Magma i jest ona w takim miasteczku nieopodal, którego wybuchł, była erupcja wulkany po prostu i przez całe miasteczko przepływa sobie pięknie lawa. Ona została zaczerpnięta troszeczkę z Hydro, moim zdaniem, bo podobno ta lawa ma co jakiś czas wylewać, albo coraz bardziej wylewać, nie wiem jak to tam się będzie, ale właśnie taki motyw z Hydro, tak samo jak z tą wodą, może być ciekawie, nie jest źle. Jest tam dużo spotów takich do typowo SMG walk, jak i zarazem rifelek, takie na dużych ciekawych miejsc po prostu nie brakuje. To jest wszechstronność i to cieszy po prostu. Kolejną mapką jest Vertigo, która chyba najbardziej mi się spodobała. Jest ona mianowicie na drapaczu chmur w Indiach. Jakiejś tam korporacji bogatej. Nie wiem jak dokładnie to tam się nazywa. Jak sama nazwa wskazuje, Vertigo jest ona tam na dachu właśnie tej korporacji. Która tam tworzy podobno drony i te maszyny do, oczywiście do Black Opsa. I naprawdę jest ona świetna moim zdaniem, można sobie, jest tyle tego wszystkiego, żeby, a chociażby mianowicie skoczyć na dach, czy tam na drabinkę, żeby wskoczyć na dach oczywiście, bo przy udanej, czy nieudanej próbie możemy sobie spaść nieźle na magika i przy okazji skręcić sobie kręgosłup, czy też kark. I fajne są też te motywy, żeby zeskoczyć właśnie z tego dachu prosto na balkon i żeby sobie pignąć tam ładnie na ten, bo są dwa piętra ogólnie, czy są dwa piętra, no jest dach i jest piętro niżej oczywiście. I można tam całkiem niezłe taktyki wykorzystywać z tego, co tam widziałem oczywiście, ale to tam już jest mniejsza o to. Kolejną mapą jest studio, która jest bardzo kreatywnie moim zdaniem zrobiona. A mianowicie chodzi o to, że cała mapka jest podzielona tak jakby właśnie to studio i jest kilka takich jakby sektorów, w którym to każdy sektor jest podzielony na po prostu każdą, no, inny wątek, powiedzmy. Jeden na przykład się dzieje na Jurajski Park, jeden tam jest o piratach, jeden jest tam o inwazji obcych oczywiście, no nawet taki jaki pseudo-żniwiarz z Mass Effecta oczywiście stał sobie. I zarazem tam jest zamek jeszcze, jakaś tawerna, jakieś tam westerny. I po prostu i twórcy też zapewniają, że tam właśnie w tym miejscu będzie bardzo dużo takich miejsc do snajpienia i tym podobnych. Tak więc jest taka mapka bardziej otwarta i bardzo duży zasięg można tam wykorzystywać, bo właśnie ludzie tam narzekali i właśnie oni w odpowiedzi na ich narzekania zrobili właśnie tą mapkę. A kolejną mapą zombie będzie mapka o nazwie Mob of the Dead. I naprawdę tak
mi się cholernie ona spodobała, że już normalnie nie mogę się doczekać. Chyba pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to będzie odpalenie zombie, gdyż po pierwsze będzie się to rozgrywało w Alcatrasie, w więzieniu oczywiście, to jest po prostu przepickie. Dwa, są inni bohaterowie, nie będzie już tutaj tego, jak tam, Stuengera i innych, tylko będą tacy aktorzy po prostu, no, z lat 90. Chociażby Michael Madsen, tylko jego akurat zapamiętałem, no niestety. I naprawdę tam powrócą z broni z lat właśnie 90. z jedyneczki Black Opsa, właśnie z tej czasów zimnej wojny. To właśnie bardzo jest fajne. I zarazem dużo właśnie wątków tych, bo chyba pieski znowu wrócą, zombie będą miały czerwone gały, jeśli z tego widziałem. Więc znowu tam fabularnie powiązane. Naprawdę bardzo ciekawie zrobione, coś jak to Call of the Dead, bo tam też byli aktorzy właśnie i tam niby film się kręcił i w ogóle, ale to już akurat nie wiem, czy tam film też jest akurat kręcony, czy też nie. Ale no dobra. Tak więc no, naprawdę no, mapa zombie jest przepicka, po prostu czekam no tego maja, on prawdopodobnie w maju będzie 16 maja, albo troszeczkę później ten nowy mappak, więc po prostu musimy poczekać, no i... Mam nadzieję, że wam jakoś przybliżyłem tutaj znajomość tego mapaku. Oczywiście możecie sobie obejrzeć tam wizję tego od IGN-a. I tam zalinkowałem wam w opisie do filmiku. A ja się z wami żegnam, chyba to by było na tyle na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!